Hej, cześć, to jest Maksymo. W kolejnym odcinku serii randomowej, czy będziemy grać w Super Warfare. Super Wolfenstein Hare. Była to gra na konkurs PewDiePie'a. I teraz jest już bardziej rozwinięta, jest oczywiście za darmo. I zagramy sobie w nią. Get psyched. Jest to Wolfenstein stary, ma to być, ale w nowej wersji. O, do Deutscha! Leży niemiecki. Co? Bum! Dobra. O to chodzi, żeby przetrwać i dojść do końca, oczywiście. Oktoberfest! Spokój! On powiedział Gaben! Ja zrozumiałem, że on powiedział Gaben. Ale gra jest fajna bardzo. Może jeszcze jak się rozwinie, może nie. Ale już jest nawet fajnie, wygląda, jest trochę rozwinięta. Fajny jest loading screen, get psyched. Jest to strasznie dużo fizyki w tej grze. Jezus! Muszę zabijać szwabów, jak to jest w oryginalnym Wolfensteinie. Będzie też seria z Wolfensteina The New Order. Bo mamy pistolet. Yeah. Deutscher Hund! A, fuck you! Wiecz. Ten się uspokoi, a ty się uspokoi. Oktoberfest! Wbijacz! Dobra, udało nam się w dół zejść. Przejdziemy to szybko, bo to ja to już przeszłam. Można tu rozwalać właśnie, tak? Żeby się dostać do miejsca ukrytych. Zobaczmy te rzeczy. Zrobić. A tu nie ma nic, a zapomniałem, że nic nie ma. Dobra, a ja ty, szwabie głupi. O Jezus, z dwóch stron? No jednego chyba do naszego pojedzie. Ja walę, to nara. Już tak nie walę sobie. Jezus Maryja! Co się zesrał? Gaben! Gaben, synu! Kiedyś za kilka lat będę odpowiadał dla moich dzieci, kim był Gaben. Gaben był taką samą osobą. Jej, wiedziałem, że to jest synu. Pamiętałem, że tutaj jest tu. Dawaj, bo budowniczy zawsze gara. Dalej żyjesz? Headshot. Deutsche Schwein. Może miniaturki wreszcie do filmu zacznę robić. Miniaturek nie ma, to są takie te. Tak to YouTube robi. O Jezus, jak się zastrałem. Jak ten. Znaczy moment wyjęty z jakiegoś filmu i wybrany jako, wiecie, tło do filmu, a to nie wygląda za fajnie. O! Nie wiedziałem, że jest jego, ale się domyśliłem teraz, bo ta scena była tak rozwolona. Ale będę robił już krótki, będę zadał swój krótki rej w miniaturki. No nawet nie, o nie umiem trzema nożami trafić jednego typa. No leż! Leżeć! Huh. On żyje. Bum! Headshot. Ale coś? Siada jest? Jest! Nożyki. Fajnie było, gdyby wypuścili pełną... Czy jest jakby pełna? Ale mi chodzi o... pełną wersję, że zrobiona już, wiecie, double wielding, że wiecie, że była fabuła zrobiona do tego. Wiem, że to dziwnie by taka gra wyglądała z fabułą, ale według mnie myślę, że fajna była. Co lekcją w
wspomniałem przy odcinku z... Nie wiem, czy to usłyszeliście przy odcinku z... tej, to się nazywało 420 Blazed vs. XX Illuminati. Jakby przy, do takiej gry, gdyby zrobili na przykład, wiecie, fabułę, o, i więcej by takich gier wyrobiło, nie tylko taka jedna, to taka jakby randomowo zrobiona w ogóle. No, zrozumiałem. To było zawaliście, ludzie, mówię wam, cieszyłbym się, jeszcze jakby wychodzili w wersjach pudełkowych. Ty, niemiecko, wtedy było fajnie. Na pewno bym chętnie kupił taką grę. To była odskocznia od tych gier takich, co teraz cały czas wychodzą. Czy nie mówię, że teraz gry, które wychodzą są złe, bo ja strasznie lubię. Najbardziej lubię gry postapokaliptyczne. Dzisiaj może jeszcze nagram odcinek z Wasteland. Ale mówię, żeby wychodziły takie inne typy, wiecie, jak te indie wychodzą, jazz punk albo inne. Tak, to są fajne gry. Jazz punk sobie kupiłem. Jak naciśnie ten kup, który się kupuje. Gra bardzo fajna, sobie będzie oczywiście serię na mój kanał, bo macie więcej serii, nie można palić na kanał i nie nagrywać potem. Ale to tak było, ten The Walking Dead mi się tak spodobał, dlatego ten The Walking Dead tak cały czas nagrywałem. Ale teraz wracam już do starych serii, a ładno stałem. I będzie więcej filmów na moim kanale teraz. Ha, już skończyliśmy to. The Nazi search has been defeated. Thanks to you. Wygraliśmy. Film strasznie krótki, prawie 7 minut, ale dziękuję wam bardzo. Gladę, jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie też komentarz, piszcie w komentarzu, co dzisiaj jeszcze mam nagrać dla was. Mów dla was, Max, i cześć.